No i dzień dobry, cześć i czołem. Mamy tak zwany poranek na planecie Ziemia. I tutaj piracka kuchnia na oceanie absurdu, czyli opowieści z nadnoża. I cóż, jak taki poranek, może jesteśmy skacowani na przykład, bo braliśmy udział w kolejnej dekadenckiej imprezie na koniec tak zwanych czasów, w czasach ostatnich z nas, w czasach po prostu apokalipsy zombie. Wojen, klęsk, sztucznej inteligencji, William Bramley, autor Genezy, nadż popularny edż... sztucznej prezencji, sztucznego jedzenia, sztucznych trendów, sztucznych twarzy, sztucznych obyczajów. I może jakimś cudem jesteśmy już tym zmęczeni i chcemy czegoś prostego, to właśnie zapraszam. Zrobimy coś prostego, zrobimy prosty deserek bez wielkich fajerwerków. Po prostu chodzi o to, żeby zacząć doceniać te najprostsze, najbardziej fundamentalne rzeczy, ponieważ tym tutaj się zajmujemy. I nieważne, czy jesteśmy grubi, chudzi, piękni, brzydcy, mądrzy, głupi. Najważniejsze jest to, żebyśmy cały czas zachowali tą ludzką, oryginalną świadomość, tą przestrzeń po prostu serca, tak? Ponieważ ostatecznie to właśnie pozwoli nam wyjść z tego całego bałaganu. A biorąc pod uwagę już trochę grubszy level funkcjonowania już poza matrycą, tak? No to wydaje mi się, że ten trace po prostu karmiczny, ta zmiana naszej świadomości może nam tylko pomóc. Bo głęboko wierzę w to, że no cóż, nie jesteśmy jedynie tym mięsem rzuconym w otchłań przypadku, a jesteśmy świadomymi istotami, które po prostu mają jakiś tak zwany cel. A tym celem jest osiągnięcie swojej tak zwanej esencji. I do esencji idąc, myślę, że możemy sobie na dzień dobry strzelić po prostu sok z buraka, żeby po prostu pobudzić nasze serce, bo to też jest trochę tak, że w kuchni kolory w pewnym sensie mogą być dla nas wskazówką, na co działają. I na przykład taki sok z buraka ewidentnie pomoże właśnie naszemu sercu. I tej przestrzeni wokół tego serca może nas pobudzić do wrażliwości. Dobrze usiąść przy ogniu, rozpalić prawdziwy ogień, jeżeli mamy taką możliwość, tak? Napalić w kominku albo rozpalić gdzieś ognisko, najlepiej nad rzeką albo nad jakąś wodą, po prostu przejść się po lesie, posłuchać ptaszków, podotykać drzewa, po prostu odmulić i wypić za zdrowie nas wszystkich, żebyśmy mieli siłę, aby tą zawieruchę, ten cały madness przetrwać i dotrzeć bezpiecznie na drugi brzeg. Ten smak kwaśny nas orzeźwia, jak mamy zamulenie, ponieważ czatowaliśmy ze sztuczną inteligencją lub siedzieliśmy przy kompie dzień cały Boży Święty. Jak już wstajemy rano na cyfrowym kacu, ledwo możemy patrzeć na oczy. Pierwszy strzał, wydaje mi się, że taki sok z buraka to jest dobry temat. I do tego na cyfrowym kacu jest dobrze zrobić sobie właśnie pudding ryżowy ze smażonym jabłkiem na maśle klarowanym z dodatkiem bakalii, orzechów, rodzynek, żurawiny. Ale najpierw możemy sobie zrobić po prostu mleko. Ja już takie mleko jedno mam, a pokażę wam, jak to. Ja to mam taką do blendera nakładkę. Jak nie macie, to można po prostu to ten ryż namoczyć na całą noc w zimnej wodzie i później zblendować i odcedzić przez gazę albo drobne sitko. Ale ja robię tak, że używam tego. Można wsypać ryżyk. O. No i co? Zalewamy to wodą po prostu. Tu mam litr. I zostawiamy to na noc. Tak, możemy to zrobić po prostu wieczorkiem i na rano do puddingu jak znalazł. Więc tu mamy właśnie to mleko, tylko że to jest z białego ryżu, ja już je zrobiłem,
a teraz przygotowałem sobie z brązowego, który jest dużo bardziej zdrowy, że tak powiem, i pełnowartościowy. Więc ryż ma naturę termiczną neutralną, tak? Bo mamy 4 natury termiczne, w zasadzie 5 z tą właśnie neutralną, która nie jest ani ciepła, ani zimna, ani gorąca, ani chłodna. Więc mamy gorące produkty, głównie to jest mięso tak naprawdę, w większości, albo przyprawy takie ostre. Mamy ciepłą naturę, mamy neutralną naturę, która jest już optymalna, tak? Bo jest jakby nie wychyla się w żadną ze stron. Mamy chłodną naturę i mamy zimną naturę, tak? Yang ma gorącą naturę, skrajnie gorącą, tak? To maksymalne yang, czyli tu. A yin, maksymalne yin tu, ma zimną naturę. Ogień i woda, dwie przeciwstawne natury. I tak samo w produktach. Każdy produkt ma właśnie swoją termikę. I cóż, mleczko trzeba trochę rozbełtać i to mleko niestety nie nadaje się do kawki, ponieważ gęstnieje, więc to jest mleko ewidentnie do właśnie takich ciepłych dań, do używania tego, ponieważ ono się zagęszcza. Można też z samego tego mleka zrobić po prostu budyń ryżowy, dodać do tego na przykład pulpę mango, dodać do tego jakiś egzotyczny owoc i mamy wspaniałe danie. Więc temat będzie właśnie głównie na bazie ryżu, jabłuszko do tego już obrane, które trzeba będzie posiepać trochę. Do tego bakalie, czyli orzechy, rodzynki, żurawina. Kilka rodzajów orzechów i to jest taka przemiana. Ogień, ziemia, masło klarowane, ziemia, miód płynny, można dać brązowy cukier, imbir, właśnie w przemianie metalu, cynamon i kardamon. I to będzie lightowe, po prostu jedzonko. Takie, że na przykład, żeby właśnie wejść na miękko w nowy, wspaniały dzień, w nowym, wspaniałym świecie. Pyk. I możemy zacząć od posiepania jabłuszka. Po prostu. Ja tu wziąłem 2 jabłka. Zaczynamy, tak? Nie ma się co pstrykać z tym. Warto pamiętać o tym, że ryż wspiera śledziony i żołądek i płuca, tak? Jest dobre, jak na przykład mamy właśnie tutaj obciążone, żyjemy w smogu i tak dalej. Też oczyszcza, tak? Ma taką naturę oczyszczającą, moczopędną, tak? Wydala rzeczy z organizmu. Jak właśnie brakuje nam siły, brakuje nam apetytu, tak? To też jest właśnie dobra rzecz, żeby ten apetyt pobudzić. Generalnie odżywia ci, tak zwaną energię życiową i neutralizuje różne właśnie toksyny, tak? Jest harmonizujący, ponieważ jest w przemianie ziemi i ma termikę neutralną, więc w zasadzie jest właśnie równoważący i jest prosty. I jest to pożywienie obecne w naszym świecie od zarania dziejów, które nam służy i służy naszemu ciału. Chociażby z tego powodu zasługuje na przysłowiowy szacunek. Więc odpalamy temat. Dajemy dużo masła gi, klarowanego masła. Nie ma się co tutaj szczypać. Masło się rozpuszcza. Możemy trochę zmniejszyć tempo. Mi się wydaje, że naprawdę potrzebujemy tego, żeby zmniejszyć ten fire, tak, pożądliwości. Do tego, bo to jest przemiana ziemi, dajemy ryżynę, żeby już nam się podsmażała, dusiła. Ja już ugotowałem ten ryż wcześniej. Można go zrobić po prostu na bieżąco. Do tego mamy jabłuszka. Właśnie ja nie chcę ich tak dusić, żeby były w miarę wiosennie surowe, żeby się tylko podusiły tym. Jabłko też przemiana ziemi. Jak są kwaśne, to można powiedzieć, że możemy też użyć ich w przemianie drewna. Cynamon, ziemia. Tak. Imbir. O.
wymieszać. Wymieszać i dusić. Zrobimy sobie pełen obieg. Damy kardamon mielony. Tak nawet sporo. Troszkę soli. I teraz możemy dać cytryny, albo ja tutaj dam trochę zredukowanego balsamiko. O, przemianie drewna. W przemianie ognia i ziemi jednocześnie dajemy orzechy. Tak. Mieszamy temat. No i cóż, czas na mleko ryżowe. Solidnie, bo ono będzie po prostu gęstnieć. Na tym polega jego właśnie urok. Tą ryżynę można rozbełtać. Ten gaz to trochę jak ten, jakieś linia wysokiego napięcia. Taki jest dźwięk. No i w zasadzie można powiedzieć, że tutaj mamy finał. Płatki migdałów są dobre też do tego. Nie jest tak, że musimy zaraz iść do sklepu i kupować takie mleko ryżowe. No wiadomo, no, jeżeli chcemy do kawki, to sprawa się ma inaczej, ale do gotowania właśnie ma też swój urok, że gęstnieje. W zasadzie to jest, jak widzicie, szybka piłka. No i wygląda, że tak powiem, zdrowo na pewno. Zgęstniało, możemy to wyłączyć. I co? Wielki finał. Ja tutaj nie będę się szczypał z tym. Do tego, żeby było słodko. Kupa miodu. Wymieszać. O, elegancko. No i cóż, no. I taki by był finał. No i cóż, miska. I konsumpcja. Można sobie zrobić taką mono dietę przez jeden dzień, głównie ryżyć się właśnie, smaczyć takim puddingiem. Zobaczmy, jak to, czego nam więcej trzeba. No wielu rzeczy się okazuje. Orzeszek chrupie, jabłuszko chrupie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Serdecznie. Co wy na to?
to ziomalek.